Dlaczego? Blue! Dinozaur! I można kłapać jego pyskiem! Tato, czy mogę sobie to kupić? Jeżeli zapłacisz ze swoich, to tak. Ale ja nie mam żadnych pieniędzy. W takim razie nie kupisz. Ale ja chcę to mieć. Jedyne, co ci mogę powiedzieć, to co za pech. To nie fair. Chyba jednak fair. Ściągnijcie to, ze mnie! Lody! Dzień dobry. Tato, spójrz, lody! Przed siebie. To nie kupisz nam po gałce? Nie, nie będzie żadnych lodów. Dlaczego? Bo lody były wczoraj, młoda. I za dużo w nich cukru. To nie fair. Jak najbardziej fair. No ale muffinsowy wujek kupił lody. Nikt nikomu nie kupował lodów. Pyszniutkie lody! Widzisz? Dzięki, stary. Słuchajcie, Mafinka dostała lody, bo ma na uchu rankę po tym dinozaurze. On się nazywał Velociraptor. To nie fair. Jak nie fair? Może Mafinka da wam liza swoich? Wiesz, Bungee, nie liczyłbym na to. Mafinko, dasz mi liza swoich, proszę? Tato! Okej. Kupię wam po tej gałce. Jej! Lody! Tytuł tego odcinka Bluto? Lody. Są u smaku mango! To najszczęśliwszy dzień całego mojego życia. O, Mafinko, nasz prom. Na razie, dziewczynki. Pa, Blu, pa, Bingo. Ej, dzieci, wujek Prążek i Mafinka się z wami żegnają. O, pa, Muffinko, pa, wujku Truskawko. Na razie, Prążek. Mawciu, ale musisz skończyć te lody, zanim wejdziemy na prom. Wiecie już, które chcecie? Tak, ja poproszę mango. Dobrze, jedna gałka mango. Ale taka super duża. Poproszę bardzo małą. O, to nie fair. Fair. Blue, a ty jakie bierzesz? Nie mogę się zdecydować. Chcę o smaku mango, tak jak bingo i truskawkę. A czy mogę dwie gałki? Nie. O, to nie fair. Bardzo fair. W porządku, w takim razie truskawka. W rożku proszę. Zawsze mogę wziąć lizę od bingo. Proszę uprzejmie. Dziękuję. Tato, a ty jaki weźmiesz snack? Ja nie będę jadł. Muszę trzymać formę. Zaraz się połączy. Czasami się zacina. I już. Albo jeszcze duże czekoladowo-krówkowe w kubeczku. Hurra! No i się złamałem. Dzieci szczęśliwe? Tak. Super. A twoje są dobre? Jasne, to czekolada. Bingo, dasz mi liza swoich mango? Zaczyna się. Okej, ale tylko pod warunkiem, że dasz mi liza swoich. Jasne. A, niedużego liza. Nie zamierzałam brać dużego liza. Zamierzałaś. Wywaliłaś z buzi cały język. To nieprawda. To prawda, zrobiłaś tak. Nie, wywaliłam tylko trochę. Nie, wywaliłaś bardzo mocno. Ale że nie, tylko odrobinę. Język powinien być trochę cofnięty. Okej. Tak, teraz możesz liznąć. Chwila. Jeśli ja poliżę pierwsza, a ty poliżesz druga, twój lis pewnie będzie większy od mojego. O, córcia. Nie będzie większy. Ależ będzie. Ty polisz pierwsza, a ja po tobie. Ale wtedy to ty weźmiesz większego liza. Nie wezmę, obiecuję. Nie wierzę. Dobra, dziewczyny, no już, dogadajcie się. Nie możemy obydwie być drugie. Co my teraz zrobimy? Już wiem, weźmy lizę w tym samym czasie. O tak, dobry pomysł, Bingo. Okej, gotowa? Tak. Więc weźmiemy lizę tej samej wielkości, dobrze? W porządku, pokaż mi, jak mocno wywalisz język. Ma. Okej, tak może być. Ty też pokaż, okej? Tak może być? Tak. No to świetnie. Wywaliłaś za mocno. Nie, wcale nie. Bingo, cofnij język. Dzieci, co wy robicie? Ty też cofnij. Hej, ty cofnij. Już cofnęłam. No cofaj. Chyba ty. Stąd.
Tato, nasze lody się wzięły i stopiły. Blue, gorąco dziś. Rozpuściły się na słońcu. Słońce rozpuszcza lody. Ale to takie nie fair. Owszem, fair. Już bardziej fair nie mogłoby być. A możesz nam kupić jeszcze pogałce? To nie wchodzi w grę. Dlaczego? Bo to nie moja wina, że się stopiły. Wy tańczyłyście zamiast jeść. Więc zostajemy z niczym. Cóż, zostajecie z ważną lekcją życia. Ale po co mi jakaś ważna lekcja życia, jeżeli moje lody przepadły? Au, au, au! No dobra, to wiecie co? Zjedzcie sobie moje. Serio? Tak, zjadajcie. Jej, dzięki, tato! Jedzmy po kolei. Najpierw ty. Zjedz tyle, ile chcesz. Dziękuję, Blue. Dobre są? Tak. Twoja kolej. Zjadłam tylko ociupinkę. Dzięki, Bingo. O to chodzi, dzieci. Są jeszcze lepsze niż mango. Jasne, bo to czekolada. Tato, przykro mi, że nie zjadłeś lodu. Nie przejmuj się, mała, to tylko lody. Cóż, tak naprawdę lody tatusia należą się jego dzieciom. O, coś takiego. A to dlaczego? Bo ty musisz dbać o formę. Co prawda, to prawda. Gdzie my jedziemy? Mówiłam ci, kotek, że podrzucamy was do babci. Hurra, telewizja! Wykluczone! Co? Dlaczego? Bo oglądałyście już dzisiaj telewizję. To co innego mamy robić? Nie mam pojęcia, użyjcie wyobraźni. Możecie porysować. Ale ja nie wiem, co narysować. No też mi coś. Nie przejmuj się, Bingo. Babcia na pewno nam coś włączy. Słyszałam. A tak w ogóle, dlaczego wy nie idziecie do babci? Bo chcemy spędzić trochę czasu tylko we dwójkę. Co? Bez waszych córek? Tak, zaskakujące, co nie? I co będziecie robić? Cóż, walniemy się na wygodny hamak i będziemy się opalać. I pić koktajle prosto z kokosów. Dzieciom wstęp zbroniony. Właśnie, żadnych dzieciorów. Co? Tytuł tego odcinka Blue to ucieczka. To jest oburzające. Właśnie, my do was dołączymy. Nikt nam nie zabroni. O nie, to nasze dzieci! Ale z ziemi wyrośnie wielka ściana, wysoka na jakieś 1000 metrów. Sprytnie, tata. Ściana? Czemu? Mówiłem, dzieciom wstęp zbroniony. Cóż, to my zatrudnimy orła i on nas przetransportuje. Niech to biszkop. Cóż, tym razem wyrośnie z ziemi krzak z wielgachnymi kolcami. O, dobre, dobre. A orła już nie zatrudnicie, bo skończyła wam się kasa. A tak poza tym, orzeł jest w toju. W takim razie będę miała przy sobie kosiarkę i wytnę przejście w krzaczorze. Siak! O, niech to! Super, Bingo! W porządku. Przedostaniemy się przez tunel do naszej podziemnej bazy. Gdzie też będą hamaki. To my do tunelu za wami. Nic z tego, bo właz do tunelu będzie zamknięty. Będę miała siekierę i rozwalę ten właz. On będzie metalowy. Rozwalisz siekierę. Co przebije się przez metal? Diament? Bungie, nie pomagaj im. Sorki. Użyjemy diamentowej siekiery i tyle. Bra! O nie! Szybko, uciekamy! Wsiądziemy do auta. Tak, wypasiorego. 3, 2, 1, start! Blue, to my do auta Villa Marzeń. O tak! Do czego? Do auta Villa Marzeń. To wypasiona willa na kółkach. Tak, ma 11 burgerowni, 20 sypialni i 40 toalet. No i spa na balkonie. A kto prowadzi? Lokaje. Lokaje? O nie, gaz do dechy! W porządku! Szybciej, lokaje! Dawaj, są coraz bliżej! Szybciej, już się nie da! Cześć! Dosyć tego! Skręcimy na lotnisko, wsiądziemy do helikoptera i odlecimy! To na razie! No cóż, wciśniemy przyciski i koła naszej willi marzeń zmienią się w rakiety i wystartujemy! Kto to skonstruował? Jerry Lee, nasz lokaj naukowiec! Tata! Zrób coś natychmiast! Staram się, ale pilotem to ja kochana nie jestem! No dobra, wyskakujemy! O, to my też! Ale nasze odlotowe spadochrony będą wyposażone w spa. A Jerry Lee będzie nas wachlował. Ten Jerry Lee to mu
musi nieźle zarabiać. No to z buta. Będziemy was rzucać babeczkami. Cudownie, chętnie zjem. I wam uciekniemy. Nie, bo wylądujecie na skraju urwiska wysokiego na milion metrów. To koniec. Dzięki, Jerry Lee. Aha. Teraz nam już nie uciekniecie. W porządku, górą wy. Gratulacje, macie nas. Nie. Wasza ucieczka musi trwać dalej. Co? Przecież nas złapałyście. Pobawimy się z wami. Nie, my bardzo lubimy, jak wy nam uciekacie. No też mi coś. Przytulcie się do nas. Nie! Mingo, biegnij! Chodź, bo nam uciekną. Będziemy tak szybkie jak nigdy. Dopadniemy was. My wskoczymy na elektryczną hulajnogę. My wskoczymy na dokładnie taką samą, ale zapłacimy Jerry'emu Lee, żeby podpiął nas pod swój motor. Ej, Jerry Lee, pracujesz dla nas. Było, minęło. Daliśmy mu koktajl w kokosie i nas lubi teraz bardziej. My dojedziemy tam, gdzie startują rakiety. Wskoczymy do jednej i polecimy w kosmos. No to do was doskoczymy. Chcemy was wyściskać. A wtedy zacznie się kosmos. Nie będzie czym oddychać. Tata, szybko, nabierz powietrza. Za długo nie wytrzymają. No i uciekłyście! Grumy! Zamieszkamy na Księżycu! Gratulacje! Jesteśmy! Cześć wam! To bawcie się dobrze! Będziemy! Dzięki, mamo! Żaden problem, korzystajcie! Jak pies ma dzieci, to niełatwo o czas dla siebie. Oj, pełna zgoda! To pa, dzieci! To pa! Babciu, możesz nam coś włączyć? Dobrze, w porządku, skoro macie ochotę. Nie, bingo, porysujmy. O, no dobra. O, no pewnie. Przyniosę papier i flamastry. Bingo, a co to takiego? To auto Villa Marzeń. Ścigałyśmy nim tatę i mamę. O, auto Villa Marzeń. Tu jest spa. Widzisz, nawet ma zadaszenie. O, no rzeczywiście. A to jest Jerry Lee. O, skacze ze spadochronem. Nieźle. Jest lokajem w naszej willi, a to my na Księżycu. Coś takiego. Wy to macie bogatą wyobraźnię. To prawda. Ja nie wiem, skąd wybierzecie takie pomysły. Tak, masz rację. No dobra, wyciągam z kosza ostatnią mokrą rzecz i już. O. Całe moje pranie rozwieszone. Teraz chwila relaksu. O nie! Wiatr zdmuchnął moje mokre pranie ze sznurka! Ja muszę je odzyskać! Proszę pani! Oj, biedna Pompi. Sama nie dałabyś rady zejść, prawda? To prawda, proszę pani. W końcu jestem szpicem miniaturowym. Wiem, Pompusiu. A teraz czas odzyskać pranie. Chodź tu, poszedko, na poduszkę. A, proszę pani. Nie daję sobie rady. Może jednak nie będę się z wami bawić w pranie. Pompi! To nie jest tak, że już tego nie lubię, ale wiesz, nie mam za bardzo czasu. Oj, biedna Pompi. Mogłaby być trochę większa do tej zabawy. Ale jest malutka i trzeba wziąć to pod uwagę. Hej, Blue! Pohuśtawkujmy! Dobra! Tytuł tego odcinka, Blue, to huśtawka. Jasio, stolarz jak dom. Och, mam nadzieję, że pojawi się znowu w sezonie czwartym. Tak, pojawi się. To nie widziałaś zwiastuna? Nie. Już dostępny? Akcja dzieje się chyba w Rosji. Och, ale nie mogę się doczekać. Moje miejsce. Ej, no złaś! Właśnie złaś. Byłyśmy pierwsze. A ja jestem drugi. Dawaj, bingo, pomóż mi. Masażyk. Tego mi trzeba. Tak, troszeczkę niżej. O, właśnie tutaj. Ciągnij za rękę. O tak, masaż tajski. O, rewelacja. Złaś, ty wielgachny złaśliwcu. Nie. Wiem, co zrobimy. Chodź, bingusiu. Schuśtawkujemy go stąd. Okej. No dawaj. My jesteśmy zbyt lekkie. No, kawał ze mnie chłopa. Hej, Łatko! Wejdź tu do nas i pomóż nam go schuśtawkować.
się wielki, tato. Ale się boję. No dobra, siadaj łatko. No i dalej jesteśmy zbyt lekkie. On musi ważyć tyle, co hipopotam. A! Dobra, powiem wszystko mamie. No jasne, poskarż się mamusi. Mamo! Ona już ci pokaże, gościu. No co tam? Mamo, tata usiadł na naszej huśtawce i nie chce zejść. Ojejku, jejku. To dla ciebie, mój kochany. O, dziękuję, moja najdroższa. Dlaczego to robisz? Nie karm go. Przez ciebie będzie jeszcze cięższy. Ale sycące. Dzieci, bawcie się dobrze. To jest oburzające. Chyba nie ma co liczyć na dorosłych. W takim razie idę po więcej dzieci. Kręć się! Poco, musisz nam pomóc. A o co chodzi, Blue? Próbujemy usunąć mojego tatę z huśtawki. O. Ale on jest od nas dużo cięższy. O. A na dodatek on siedzi tam i je. O. Czy twoja kręcona sierść jest bardzo ciężka? Raczej. Świetnie, to chodź. Poco nam pomoże. Hurra! U? O, to działa! Kręcona sierść Koko naprawdę działa! Hurra! Znowu to samo. Nawet we cztery jesteśmy zbyt lekkie. Przepraszam was. Koko, to przecież nie twoja wina, tylko jego. Potrzebny nam jeszcze ktoś. Kawio, no dalej! Wafel, potrzebujemy cię! Ale ja się bawię na! Idziemy! No, teraz to już nam nie podskoczysz, bo mamy jamnika w zespole. Blue, zobacz, co on trzyma. O, Rodney, mój drogi, jesteś taki gładki. To tylko zwykły kamień. Co? Przed chwilą przyniósł go sobie stamtąd. Nie martwcie się, wafel jest cięższy niż jakiś kamień. Tak czy nie? Tak mi się wydaje. Siadaj z nami, wafel. Okej. Okay. Chyba nam się uda, chyba nam się uda. O, Rodney, spójrz, możesz mieć własny kamień. Co? Jego kamień ma teraz własny kamień. To jest oburzające. Złaź, no, z naszej huśtawki. Złaź! Dlaczego mam złazić z mojej huśtawki? I co my teraz zrobimy? Skończyły nam się dzieci. Nie, jeszcze nie. No, a jak się miewa twój tata? Bombi! A my po staremu. Tylko za dużo teraz nie wychodzi. Pojedziemy do niego za tydzień. Okej, już idę. Potrzebujemy Bombi! Już jestem. Bombi, wejdź tu do nas. Dobra. Ja cię kręcę. Wspięłam się. Jej! Dasz radę, dasz radę. Zaraz będę. To działa. Super, Bombi. Siadaj z nami. Ha? Hej, co tu się dzieje? Bombi! Chodź no do mnie. Bombi! Uff, o mały włos. No chodź, Bombi. Chodź z powrotem! Już idę! No jeszcze kawałeczek! Szpic miniaturowy to drobna, ale odważna rasa. No chodź, no chodź! To działa! Jeszcze trochę! Hej, no! Pompi, wiem, że dasz radę! Jej! Jej! Robiłam to! Hej, ja mam lęk wysokości! Sam się prosiłeś, złośliwcu! Właśnie! To jest nasza huśtawka! Żądam odstawienia na ziemię! Natychmiast! O, no dobrze, więc zejdziemy. Gotowi? Gotowi! Zaraz, czekajcie! Już! Let's go! Nadchodzi pani pajęczyca. O nie! Uwolniona! Och, ty mucho jedna! Bingo, mogę teraz ja być pajęczycą? Jasne, Pompi. Ale ty jesteś za mała na pajęczycę. Wcale, że nie. Racja, nie jest za mała. Szpic miniaturowy to drobna, ale odważna rasa. Bingo, wyluzuj trochę, proszę cię. U, bananek. Tato, czy to znaczy, że w tym filmie będzie jakaś scena z burzą? Może. Oj. Córciu, a ty na pewno czujesz się gotowa na kino? Takie wrażliwe z ciebie dziecko. Kołnierzyk był na tym filmie. Dobrze, ale ty nie jesteś kołnierzyk. No wiem, ale jestem gotowa. To świetnie. No chodź, musimy kupić bilety. Hej, a gdzie Bingo? Banany! Bingo! Sarki! Tytuł tego odcinka, Bluto? Kino! Jeden dla mnie i dwa ulgowe na szympansa Sylwka, proszę. Plus gigantyczny popcorn. Plus malutki popcorn.
To będzie w sumie 54. Niech to szympans. Na pewno muszę płacić za czterolatkę? Ona tak naprawdę nie będzie oglądać. Tak, za nią niestety też. A spytasz go, czy w tym filmie jest coś strasznego? No jasne. Wie pan, czy w tym filmie jest coś strasznego? Pod koniec jest taka jedna scena z burzą. Niektóre dzieci mogą się tego trochę bać. Oj, ja to chyba jestem z tych niektórych. Pamiętaj, że możemy wyjść w każdej chwili. Wystarczy słówko. Dzięki, tato. No dobra. 3 bilety, 1 popcorn. I jeszcze jeden popcorn. Bingo! Trzymaj mnie za rękę. A! Blue, otwórz te oczy, no. Czy ta scena z burzą już się zaczęła? Film się jeszcze nawet nie zaczął. O! Lecą zwiastuny innych filmów. Tej wiosny będziesz mógł żyć, kim tylko zechcesz. Ty siadaj tu, Bingo. Uruchomne krzesła. Może po prostu cię przytrzymam. Okej, dasz mi znać, kiedy skończy się ten zwiastun? Córcia. Oj, Bingo! Wkrótce w kinach. O, już się skończył. Najlepsza jakość dźwięku. Głośno! Ciemno! No dobrze, teraz już zaczyna się film. Ale nuda! Bingo! Cii. Czy to jest ta scena z burzą? Nie, scena z małpami na dużym drzewie. Hej, Szczepan! Zobacz, co ja wynalazłem. Można tym podróżować po terenach poddrzewnych. Oj, Sylwek, ty i te twoje wynalazki. Bingo, nie wierć się. Czemu ty nie możesz być taki jak my wszyscy? Czemu musisz być aż tak inny? Dobre pytanie. Tak chciałbym nie być inny. O, Rety, już się wzruszam. Jak inni chciałbym O, mój popcorn! Jeszcze jeden popcorn. Jasne. Bingo, nie dotykaj tego. Tato, czy ja jestem inna, tak jak szympan z Sylwek? Tak, albo i nie. Bingo, przestań. Wydaje mi się, że jestem inna. Jako jedyna wśród moich przyjaciół boję się chodzenia do kina. Chciałabym nie być inna. Posłuchaj, jestem pewien, że pod koniec filmu okaże się, że to fajnie, że ta małpa jest inna. A! Bingo, tylko nie wysyp, tylko nie wysyp. Dobra, od tego momentu nie będę już inna. Czuję się gotowa na kino, tak jak wszyscy pozostali. Poddrzewia nie są dla szympansów. Nasze miejsca są wśród drzew. Moje serce należy do poddrzewi. To nieistotne. Czy mogę się tam przesiąść? Tu. Nigdzie się nie będziesz przesiadała. Ja chcę zobaczyć, jak jest tam. Nie, zostajesz tu i koniec, kropka. Ale mnie rozpiera ciekawość. Tato, popatrz, ja oglądam. Tak, trzymaj, Blue. Ha? Cześć! Hej! Gdzie ty? Cześć! Bingo! Gdzie ty jesteś? Cześć! Sylwek, wierzę, że w końcu Bingo, znajdziesz tę magiczną szyszkę. Wystarczy Bingo. Tylko, że będziesz sobą. Mam być sobą? Tak, masz być sobą. Masz sobą być. Masz sobą być. Mam cię kimś innym. Muszę do toalety. Tylko Bingo, sobą proszę, być. Nie dotykaj szczotki toaletowej. Tato, czemu żuwacz Dubacz powiedział Sylwkowi, że trzeba być sobą? Cóż, no bo trzeba. Skończyłam. Bingo, nie spłukałaś wody. Zawsze to samo. Czyli bez przerwy muszę być sobą? Słuchaj, to była tylko piosenka śpiewana przez małpę. Nie zaprzątaj sobie tym głowy. O, Bingo. Ja doskonale wiem, co to znaczy być sobą. A dzisiaj będę z sobą w kinie. O nie, burza z piorunami. Tato, ja już chcę wychodzić. Okej, nie ma sprawy. Bingo, musimy iść. Ha? Bingo! Gdzie jesteś? Bingo! Bingo! Gdzie żeś polazła? Szyszka! Znalazłem ją! Cześć! Bingo! Blue, pomóż mi ją dopaść! Odetnij jej drogę! Ale ja nic nie widzę! Au! Bingo! A niech cię ty, łopuziaro! Przepraszam, przepraszam, przepraszam za wszystko! Przestań mi uciec! Córcia, otwórz wreszcie oczy! Teraz jest ta straszna scena! To tylko małpa moknąca na deszczu! No Blue, odsłaniaj te oczy i mi pomóż! Ja nie dam rady! Nie czuję się gotowy! Powinienem był zostać wśród drzew, tak jak wszyscy inni. Ale nie zostałeś. Odjechałeś, żeby ratować rodzinę, ponieważ nie ma drugiego takiego jak ty. A teraz leć, Sylwek! Poleciał! Mam cię! Gratulacje, Blue! No dobra, zabieramy się stąd. U, tato, spójrz!
skończyła. O, racja, no i fajnie. Możemy zostać? Co? Serio? Tak. Okej, zostajemy. O, ale ja nie chcę tu zostawać. Wiem, że nie chcesz, ale twojej siostrze na tym zależy. Tylko co ja mam robić? Jedyne, co możesz zrobić, to być sobą. I udało się. Wszystko już gra. Mieszkam pośród drzew. I na ziemi też. Bo już wiem. Trzeba sobą. Wujek przyjechał. Cześć, wujkura. Gdzie on jest? Jak się nie masz, Blue? Jestem Bingo. Serio? Tak, to jest Blue. A, no tak, ten niebieski. To niebieska. W porządku, przecież wiem. Będziesz nas dzisiaj usypiał, wujku Radziu? Jasna sprawa. Hurra! Nie hurra! Blue nie bardzo lubi zostawać na noc z kimś innym niż rodzice. Blue, nic się nie bój. Nie ma takich rzeczy, z którymi wujek Radziu by sobie nie poradził. Dzień dobry. Rysia! Dziewczynki, To nasz wujek Radzio. Cześć. Cześć. Fryziu, ty miałaś już okazję poznać brata Bandziego? Tak. To nie ty wpadłeś na weselu do basenu? Pewnie ja. Fryzia jest matką chrzestną Blue, wiesz? Wybacz, Fryziu. Radzio w ostatniej chwili napisał, że zaopiekuje się dziewczynkami. Może mój SMS nie dotarł. O, nie, nic nie dostałam. W porządku. To ja pójdę. Nie idź. Mogą być dwie nianie. O, w sumie, o ile wujek Radzio nie ma nic przeciwko. Dla mnie spoko. Hurra! Tytuł tego odcinka Blue to co dwie nianie, to nie jedna. Pa! Na razie. Blue, powiedz, dlaczego nie lubisz, jak ktoś inny zostaje z wami na noc? No, już raz tak było i nie podobało mi się. O, dlaczego? No bo było tak inaczej. A więc twoja matka chrzestna i ja zrobimy wszystko dokładnie tak samo jak wasi kochani rodzice, dobrze? Ale ja was nie znam tak dobrze jak rodziców. A, no faktycznie. Czyli musimy się najpierw lepiej poznać. Już wiem. Może zagramy w 20 pytań. Tak! Fila, co to jest te 20 pytań? Zadajecie nam pytania dotyczące naszego życia, a my na nie odpowiadamy. To proste. Zacznij. Dlaczego ty nie masz żony? O, skąd wiesz, że nie mam żony? No to masz ją czy nie? Cóż, nie. Więc pytam, dlaczego nie masz żony? Jej kolej. Fryziu, ilu masz przyjaciół? O, troje? To nie za wiele. Czemu ty masz tylko troje przyjaciół? No cóż, teraz on. Dlaczego widzimy się z tobą tylko w święta? Pracuję na platformie wiertniczej. To może dlatego nie masz jeszcze żony? Może. Co to platforma wiertnicza? Czemu masz takie ładne włosy? Szampon migdałowy. Czy chcesz mieć dzieci? Tak. I będziesz je miała z Bostonem? Nie. Boston i ja już się nie przyjaźnimy. Kto to jest Boston? Nikt taki. Następne pytanie. Boston to jej ukochany. Już nim nie jest. Ale ukochanego ma się jednego. Cóż, To ukochanego nie ma się jednego? Ma się. To znaczy, kiedyś tak myślałam. Pobawimy się w ogródku? Tak! Możecie się bawić w dokładnie te same zabawy, co rodzice? Okej, w co oni się bawią? Szczurokurę. Szczuro co? Chodź tu i odejdź stąd! Jakie chodź tu i odejdź? Blue, nie musimy się bawić w dokładnie to samo. Bawmy się w mysz światełko. Światełko jest fajne, ale wolałabym już dziś nie robić żadnych nowych rzeczy. A taka nowa rzecz? Ale dziwnie! Tak, ale kilka sekund i przywykniesz. Też chcę! Ojej, zobaczymy, czy dam radę. Bingo, wypisująca Bingo. Cześć. Bingo, tyle nie ważyłaś. Bingo, usiądź ze mną przy ognisku. Próbuję. Może coś poczytamy. A wtedy książę znokautował smoka jednym lewym księciowym. Bup! Hurra! Księżniczko, uratowałem cię. Teraz weźmy ślub. A księżniczka powiedziała... Nie, dzięki. Co? Coś jej w nim nie pasowało. Ale co? Cóż, miał takie skołtunione włosy i był trochę zbyt muskularny. Wiecie, o czym mówię, nie?
Chwileczkę, jak się, że załatwiam smoka, zabieram cię do zamku, a potem bierzemy ślub. Tak to się robi. Hej, ja nie prosiłam, żebyś mnie ratował. I wolisz spędzić życie z jakimś cuchnącym smokiem? Jakoś tak przywykłam. W porządku, to obudzę go. Czekaj, nie. No, ja przystojniejszy. Wszyscy książęta są tacy sami, pomyślała. Wcale, że nie. Są źli książęta i dobrzy książęta, o pani. Oczywista oczywistość. A ten był dobry czy zły? Bardzo dobry. Uratował księżniczkę. Tylko dlatego, że lubił swoje dworskie sierpowe. Już jutro będzie ratował kolejną uwięzioną księżniczkę. Oj, ta księżniczka to twardy orzech do zgryzienia. Cóż, gdy książę próbował to wszystko pojąć, ona pogrążyła się w lekturze i żyła długo i szczęśliwie. Koniec. Co? To na pewno nie... koniec. W opowieściach mamy i taty zawsze na końcu jest ślub. Księżniczko? Okej, dobra. Mając na względzie dzieci, oni wzięli ten ślub. Koniec. Hurra! Rewelacja. Dobranoc, Bingo. Podobało ci się? Fryziu, nie pójdziecie oglądać telewizji, jak tylko zasnę, prawda? Nie musimy oglądać. Obiecujesz? Poczekaj. Czy wy ostatnio zostawałyście na noc z babcią? Tak. Niech no zgadnę. Obudziłaś się, bo telewizor był dużo za głośno. Tak. Mama ma przytępiony słuch, więc podgłaśnia zawsze na maksa. Tylko, że ona oglądała coś strasznego. I to dlatego nie lubisz, jak ktoś inny zostaje z wami na noc. Tak. Słuchaj, to było jedno kiepskie doświadczenie. Tym razem będzie inaczej. Obiecujemy. Skąd mam mieć pewność, że coś takiego się nie powtórzy? Nic pewnego, ale... warto sprawdzić, jak będzie tym razem, bo jeszcze utkniesz w wieży z jakimś cuchnącym smokiem na zawsze. W porządku, to ja chcę spróbować. Zuch, dziewczyna. Dokładnie, w końcu żaden trafiliśmy inny. Na ten jedyny. Inne szampony się nie umywają. Ten szampon to bomba, ale odżywka niespecjalnie mi podeszła. No, mnie też nie, ale no wiesz, napuszczące się włosy nawet pomaga. Mamo, czy jestem lepsza na drabinkach niż Bingo? No wiesz, Blue, jesteś od niej 2 lata starsza. A czy jestem lepsza od Judo? Myślę, że jesteście tak samo dobre. Nieprawda! Judo nie potrafi przeskakiwać ani poruszać się do tyłu. Cóż, kiedyś się tego nauczy. No ale czy póki co jestem od niej trochę lepsza? Blue, najlepiej ścigaj się sama ze sobą. He? Ale jak to ze sobą? Chodźcie, opowiadałam wam kiedyś o tym, jak Blue stawiała pierwsze kroczki? Nie! Słuchajcie, to było kilka lat temu, gdy Blue była maluszkiem. No dalej, Blue, obróć się na plecki. Nauczyłaś się obracać bardzo wcześnie. Bungee! Ona się obróciła! Obróciła się! I to dużo wcześniej niż powinna. O, zuch, dziewczynka! Chwileczkę, a ja gdzie byłam? Jeszcze cię wtedy nie było na świecie. Ja byłam niewidzialna. A byłaś dumna z tego, że tak wcześnie się obróciłam? Tak, a nawet trochę za bardzo. Byłam taka dumna, że aż zadzierałam nosa. Nie słyszałam, żeby dziecko tak wcześnie obróciło się na plecki. Ja też nie. To wyjątkowe dziecko. Ale pewnego dnia, gdy byłam z tobą w klubiku, zazwyczaj dzieci zaczynają to robić później. Blue, ale z ciebie zdolna dziewczynka. Usiadła! Och, Judo, ty siedzisz bez podpierania! Ale te dzieci siadają zwykle dużo później. Ale wiesz, że to nie jest żaden wyścig. To właśnie był wyścig. Bobo wyścig! Tytuł tego odcinka, Blue, to Bobo wyścig. Nie wiem, co we mnie wstąpiło, ale bardzo zależało mi na tym, żebyś zaczęła chodzić wcześniej niż mama Judo. To znaczy Judo. O to chodzi? Trzymaj pion. Bungee! Ona siedzi! Zuch, dziewczynka! Trochę musiałam na to poczekać, ale koniec końców usiadłaś. Blue, sama siedzisz. Judo, no patrzcie ją, ja nie mogę za nią nadążyć. Raczkować też zaczęła wcześniej niż ja? Judo znowu była lepsza. No a ty, mamo, zrobiłaś coś z tym fantem? Starałam się jak mogłam. Nie mogę, jak to się zapina? No chodź, Blue, raczkuj do mamy, dasz sobie radę, dasz sobie radę. Dałam radę? Nie zupełnie. Dlaczego cię turlałam? Nie mam bladego pojęcia. Nie dołączono do ciebie instrukcji. Lekarz powiedział, że nie trzeba się tym martwić. Turlanie to takie przygotowanie do raczkowania. Ale ja nie odpuszczałam. 10 butelek napoju, mniam, mniam. Aha! Raczkowanie jest ekstra!
Raczkowanie jest takie fajne! Dużo lepsze niż turlanie! Moje kolano! Udało mi się? Blu zaczęła raczkować? Nie zupełnie. No chodź, Blu, dasz sobie radę. Raczkuj do mnie! Wow! Jeździsz na zadku! Jeździłam na zadku? Jeszcze jak! Był z ciebie niezły zadeczkowicz! Wow, super, Blu! Tymczasem Judo zaczynała stawać przy meblach, a dzieci robią to na krótko przed pierwszym kroczkiem. A ja sobie zadeczkowałam w tej wewte? Blu, ty to na pewno nie wygrałaś tego bobo wyścigu. Lekarz powiedział, że nie trzeba się tym martwić. Zadeczkowanie to przygotowanie do raczkowania. Ale ja nie odpuszczałam. Widzisz, jak fajnie na czterech łapach? Ktoś tu chyba zacznie raczkować. I zaczęła? Tak. Hurra! Do tyłu. Bip, 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 bip. Lekarz powiedział, że nie trzeba się tym martwić. Ale teraz babcia nie odpuszczała. Nie będziemy się cerekielić, Blu. Troszeczkę oliwy na każde kolanko i załatwione. A co ma oliwa do raczkowania? O, matko! Mamo, no co ty robisz? Skoro nie chce raczkować, niech od razu pójdzie. To jakieś metody z XIX wieku. Może rozsypie też trochę kamyczków? O, a gdzie oni są? Babcia ma ciekawe pomysły. Ale to nie miało znaczenia. Zwyciężczynią bobo wyścigu została Judo. Niech to biszkopt. Czy byłaś na mnie zła za przegranie bobo wyścigu? Nie, kochanie. Wiesz, nie tylko dzieci, ale i mamy muszą się wiele nauczyć. A ja czułam się tak, jakbym wszystko robiła źle. Czyli nie wybierasz się do klubiku? On nie chce zdejmować tej czapki, nawet w niej śpi. Ale któregoś dnia wpadła do mnie mama Coco. Hej, Chili! Bella, miło cię widzieć. Nie zaproszę cię do środka, mam bałagan. Troszeczkę pogadałyśmy, a potem pokazała mi zdjęcie. To ty masz aż tyle dzieci? Tak. Myślałam, że Coco to twoje pierwsze. Co ty? Ja mam już 8. Zaraz, nie, 9. To mnie zaskoczyłaś. Ja cię. W takim razie masz duże doświadczenie. To prawda. I pozwól mi, proszę, że coś ci powiem. Co? Wspaniale sobie radzisz. Mamo, czy to łezki szczęścia? Tak, to łezki szczęścia, misiu. Wtedy zdecydowałam, że będę się ścigać sama ze sobą. Woo, woo, woo! Jej, Blu wygrała! No brawo, Judo, zdolna z ciebie dziewczynka. Mamo, a czy Blu w końcu nauczyła się chodzić? Tak, skarbie. A dokładnie stało się to w kuchni. Dlaczego akurat w kuchni zaczęłam chodzić? Nie mam bladego pojęcia. Może chciałaś sięgnąć po coś, co kochasz? Bungee, ja tylko skoczę pod prysznic i pomogę ci posprzątać pokój. Nie trzeba, poradzę sobie. No dobra, gdzie są te moje łobuziaki? Cześć! O, tu się skryły. Zrób tak jeszcze raz! Dzieci? Nie ma dzieci. Dzieci? Nie ma dzieci. Dzieci? Nie ma dzieci. Pobawmy się w hotel. Tak. O nie, tylko nie w hotel. Tytuł tego odcinka, Blu, to hotel. O, bingo, chyba idzie gość. To ja będę szaloną podusią. Nie, ty jesteś szaloną pomocniczką. A. Dzień dobry. To musisz nacisnąć dzwonek. A, no dobra. Pozwolę sobie przyciszyć ten dzwoneczek. Zrobione. Sprawdźmy, jak brzmi teraz. Dzień. No i pięknie. Dzień dobry, jak pan się ma, bo my dobrze. I ja również. Czy macie wolne pokoje? O tak, znajdzie się wolny. Ale z telewizorem? Ma się rozumieć. Tędy proszę. Dziękuję. Bingo, zanieś mu walizkę. Nie, mam na imię Gąbka Trąbka. A no tak, zanieś mu walizkę Gąbko Trąbko.
Ja mam bardzo ważną sprawę do załatwienia z samego rana, więc bardzo bym prosił, aby nikt mi w tym nie przeszkadzał. O, nie będziemy. Mamy taki piękny pokój. Jest w nim króliszowa lampka nocna oraz zabawki. Podziękuję. I mamy też taki pokój. Coś za dużo tu komputerów, a za mało łóżek. Mamy też taki mały. Ej, jak tak można? Ten też nie. Brzydko tu pachnie. A ten jest nasz największy. Jest w nim łóżko i telewizor. A, i jedna pani, która się kąpie. Pasuje panu? Tu jest całkiem miło. Dobranoc. Ta poduszka jest niewygodna. Jest wygodna. A, no dobra. Siap. Dzika pomocniczko. No dobrze, do zobaczenia jutro rano. Tak, przypominam, że nie chcę się z nikim widzieć do tego czasu. Tak pamiętam. Moja pomocniczka nie będzie wariowała. No ja myślę, że nie będzie. Siap! Ja sprzątać pokój teraz! Co? Siap. Och, Gomku, trąbko! Ja najmocniej pana za nią przepraszam. To chyba jakieś żarty. Rano mam bardzo ważne spotkanie biznesowe. Chce pan szaloną podusię? Nie, na pewno nie chcę. Tak okropnie jest mi wstyd. Zapewniam, że to się nie powtórzy. Bardzo proszę, by pani o to zadbała. Śniadanie! Co? Jak to? Komu bekon? Przecież mamy sam środek nocy. Komu nocny bekon? Gąbko, trąbko! Tak bardzo pana przepraszam. To już się nie powtórzy. Siap. Cóż, ten nocny bekon mnie troszeczkę zaintrygował. Skoro już się obudziłem, to obejrzę sobie wiadomości. Tak, wiadomości! Blue, czy mogę być teraz szaloną podusią? No chodź, Bingo! To włączaj ten telewizor! Okej, klik. O, dzień dobry. Jestem telewizorem. W dzisiejszym wydaniu... W całym kraju strasznie wiało i wszystkim psom majtały się głowy. A teraz bajeczki. No, witamy po przerwie. Szaleją burze. Lu, chcę być teraz szaloną podusią. Nie, jesteś telewizją. Błyskawice! Nie, ja się nie bawię, bo ty się strasznie rządzisz. Gąbko, trąbko, natychmiast tu wracaj! Ach, telewizja. Bez przerwy się w niej tylko sprzeczają. Klik. No dobra, misiu, pora, żebym wrócił do ścielenia łóżka. Nie, tatku, czekaj. Nie idź, proszę. Jesteś nam potrzebny. I skończyliśmy się bawić w hotel. Wiesz co, najpierw to ty pogadaj z Bingo, Bąblu. Ona też chciałaby móc podejmować decyzję, wiesz? Okej. Tylko nie sprzątaj. Proszę, Bingo, wróć się bawić, bo inaczej tata przestanie. Ja już nie chcę się z tobą bawić. Proszę. Nie. Proszę. Nie. Proszę, Bingo, bardzo mi zależy. Nie. Rozumiem. No dobrze, pobawię się. Serio? Jej! Ale chcę być wreszcie szaloną podusią. Okej. Jej! Szalona podusia! Dzień dobry. Mam dla pana nową poduszkę. O, dziękuję. Bez obaw, ona nie jest szalona. O, to jest na plus. Ojej, Junciu, ale wygodna podusia. I w ogóle się nie wierci. No dobrze, to ja już będę zasypiał. Branoc. Swędzi mnie nos. To dziwne. Hej, poduszko, nie uciekaj. Nie ruszaj się, poduszko. Gdzie jest mój kocyk? A, tutaj jest. A, jak milutko. Bingo, hej, chwila, moment. To na pewno szalona poduszka. Tak, szalony kocyk. A, pościelnik ucieka. Stać! Bo zarzucę na was sieci! Już ja wam pokażę! Stać! Myślałam, że będziesz sprzątać w pokoju.
bawisz się z nami? No teraz to nie, dzieci. Mam dzisiaj sporo pracy. Chwileczkę, muszę zjechać na dół. Bip. Dobra, wróciłem. Czy to twój? Tak, pobawmy się w windę. Mówiłem już, nie mam czasu na jakąś windę. Dziś jest dzień roboczy. Bip. Jest i drugi klapek. Jeszcze raz. Wybaczcie, mam prawdziwy nawał pracy. Bip, ja nie mogę się bawić w windę. Ty się w nią bawisz. Tytuł tego odcinka, Bluto, piłka do jogi. Teraz bingo! Hej! Hej! Szturaj! Wyszczwane listki! Czemu siedzisz na wielgaśnej piłce? Bo mnie łupię w krzyżu od zmieniania wam pieluch. Bum, 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 bum. Ja też chcę tak poskakać. Bum, 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 bum. No już, dosyć tego. Muszę popracować. Uuu. Nie, zostań jeszcze. Blu. O, a wtedy Grzysio gapa na to. Czy lubisz koktajl bananowy? Och, Piłciu, już pora spać. Musisz być taka zmęczona. Ten wielki tata siedział na tobie cały dzień. A, Piłciu, który tatuaż mam wybrać? Takiego jednorożca czy taką tęczę? Cóż, Bingo? Mam na imię Lara. Cóż, Laro? Naprawdę podoba mi się to... Tutaj jest! Wyjdź! Bawimy się w fotel pocztowy? Nie. O, proszę! Oj, tylko nieproszące oczka! No, dobrze. Jej, Bingo, fotel pocztowy! Te oczka zawsze mnie wzruszają. Teraz muszę dostarczyć te dwie nieduże paczki. Ale najpierw nakleję znaczki. Ciap, ciap! Dobrze, te małe paczuszki lecą do... zobaczmy. O, Mogadiszu! Okej, najpierw ta paczka. O, znaczek, ostrożnie. Dobrze, będę bardzo ostrożny z nią. A teraz druga paczka. Oj. Okej, paczki wysłane. Teraz muszę wracać do pracy. Oj, no weź, jeszcze raz! Nie. Pum, 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 pum. A możemy jeszcze pobawić się, że my biegniemy przez korytarz? I ty śpiewasz da, na, na, na. A potem popychasz piłkę do jogi. No a my odskakujemy. A, mówisz o ściganym. Tak, ścigany. Tak, ścigany. No dobra, jedna krótka zabawa. Hurra! Tylko nie za krótka. Niech trwa mniej więcej tyle. Dobrze, w porządku. Hurra! Gotowe? Tak! Okej, start! No już koniec zabawy. Muszę popracować. Przejdzie ci, Bąblu. Hej, Bingo. Oj, co się stało? Tatuś bawi się troszeczkę za mocno. Fakt. On czasami odrobinę przesadza, co nie? Tak. A nie odszczekałaś mu głośno? Nie. Bo ja wcale nie potrafię odszczekać głośno. Serio? Pokaż. Hał. O, całkiem nieźle. Tylko spróbuj głośniej. Hał. Głośniej. Hał. Wow, to jest to. Chodź, mała, pogadamy z tatusiem. Hał. Idźcie sobie.
No co jest? Chyba masz kłopoty. Nikt nie ma kłopotów. Bingo chciała tylko coś powiedzieć tacie. To wszystko. Czasami bawisz się troszeczkę za mocno. Oj, Bingo, serio? O, wybacz, słoneczko, nie wiedziałem. Chyba po prostu zapominam, że jesteś jeszcze malutka. Mam 4 lata. Tak, nie 6 jak ja. Ale tato, nie chcemy, żebyś przestał się z nami bawić. A, okej. No bo ja będę ćwiczyć swój głośny szczek, tatusiu. No dobra, to potrenujmy. Dobra. No to powiedz, czy tak może być? Bum! Tak, teraz jest okej. No dobrze, a tak nie za mocno? Bum! Nie, tak jest dobrze. Dobra, no a teraz? Bum! Dobrze, zbyt mocno. Wszystko jasne. No dobrze, zmykajcie, rodzinko, bo muszę... Hej, gdzie moja piłka? Zaraz wracam! Och, jedź! Co wy tu? Nie można się w spokoju wysiusiać? Ale gorąco. O, straszliwie. Mamo, co dziś porobimy? Nic, bo macie brudne zęby. Ale ja nie chcę myć zębów, to nuda. Nudne rzeczy też są ważne. Wcale, że nie. Jakbym słyszała tatę. Hej, dzieci! Wujek Prążek wyjechał na Bali i zostawił wolny basen. Yeah! Wychodzimy stąd! Zabierzcie wszystkie rzeczy do pływania. Tak, tak, wszystko weźmiemy. Ale nie same zabawki, tylko wszystkie rzeczy. Nuda. Tak, nuda. Hej! To całkiem orzeźwiające. Tytuł tego odcinka Blue to basen. Mamusia to wiecznie grymasi, co nie? Oj, tak. Mama ciągle każe nam robić okropnie nudne rzeczy. Och, tak. Z tatą jest zabawniej. To fakt. Tato, zgadnij słowo. A. B. U. K. J. K. P. Oba bakakejo. To zakładaj klapki. Ale nie wzięłam. A, okej. Co tu teraz zrobić? Au! Hej, Bingo, czemu tak się wiercisz? Jestem żyrafą. No i jem sobie listki. Niech ktoś otworzy tę bramkę! Mogę moje płetwy? A czy je wzięłaś? Nie. Ja też nie. Tato, a mamy krem z filtrem? No niestety nie. W porządku, nie potrzebujemy kremu. Potrzebujemy. Musimy się trzymać ocienionej strony. No i włożymy czapki. Jakie czapki? Hej, Bingo, patrz na mnie! Moja kolej! Możesz to wyciągnąć? Nie, to oczyszcza basen, Pysiu. Mogę moje rękawki? Ja ich nie zabrałem. Co? Musisz bawić się tu, gdzie jest płytko. O, ale bez rękawków nie mogę uciekać przed tym strasznym wężem. Tato, jak myślisz, czy uda mi się przepłynąć samej aż do końca basenu? Tak, na pewno ci się uda. Nie, ty udawaj, że nie wierzysz, że dam radę. A, no tak. No co ty? Ty nie dasz rady na bank. No to patrz. O, hej, Misiu, nie płyń poza ocienioną stronę. Nie masz na sobie kremu. O... Nie ma co smutać. Uwaga, bo będzie chlop! Wyżej! Wyżej! Niżej! Okej! Okropnie mnie pieką oczy od wody! Tak, bo jest chlorowana. Wzięłaś okulary? Nie. Aha, no dobra, cóż, to będziemy się bawić bez nurkowania, okej? Ale ja chcę nurkować i wyławiać zatopki. A czy wzięłaś te zatopki? Nie. No to nie powyławiasz. Tato, nie! Chcę moje...
ocieniona strona będzie się powiększać czy zmniejszać? Powiększać, na bank. Albo zmniejszać. Jestem znudzona. Cześć, znudzona. Miło cię poznać. Jestem głodna. O, witaj, głodna. Poznaj znudzoną. Niełatwo. Ja chcę coś zjeść. No tak, czas na przekąskę. Jej! Ale ja nie zabrałem przekąsek. Wiecie co, dzieci? Trzeba nam się zbierać. Nie, ja nie chcę się zbierać. No chodź, Bingo. Zimno. No to leć poręcznik. No ale ja nie wzięłam. Otrzep się. Ja jeszcze nie umiem się otrzepywać. No chodź. Nie, ja nie chcę wychodzić. Chcę zostać w basenie. Nie umiem się otrzepać. Hej, weź mi pomóż z tą rybą. Nie, ja chcę tu zostać na zawsze. Nie. Tato, zimno. Tato, lodowato. Tato, głodna. Tato, chcę coś zjeść. Tato, tato, tato. Okej. Czy możecie już przestać mówić tato? Tata jest tak naprawdę nudny. Z mamą jest zabawniej. O, miło mi to słyszeć. Mama! Jej! Wzięłam cały wasz sprzęt do pływania. Jej! O, baba Kejo. A więc nudne rzeczy też są czasami ważne? Tak. Mama wzięła zatopki! Jej! Mam go! Okej, to jak? Gotowe na torpedę? Tak jest! Nie schwytasz mnie, straszny wężu! Coś o jakiejś baletnicy? Plaża! Tytuł tego odcinka Blue to plaża! Mamo, plaża! 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 Oj, biedna mama. Idzie sama z tyłu. Mama lubi chodzić sama. O, ciekawe czemu. Plaża! Idzie wielka fala! Gotowe do skoku? Idę sobie na mały spacer wzdłuż brzegu. Dlaczego ty tak lubisz chodzić sama? W zasadzie to nie wiem. Po prostu lubię. Do zobaczenia, mała syrenko. Ło, spójrz na te muszle. Wow. Mogę iść pokazać mamie? Jasne, w porządku. Możesz iść. Bingo i ja poczekamy. Serio? Czy to mama w tym pomarańczowym kapeluszu? Tak, to ona. I mogę iść sama tak daleko? Tak, będę miał cię na oku. Serio mogę? Tak, tylko nie wchodź do wody. Okej. Ale jak ty tam pójdziesz bez nóg, syrenko? No tak. Ty bądź królem Neptunem i daj mi nogi. Dobre. I nogi. Trochę do niej daleko. Mała syrenko, możesz iść po śladach mamusi. No tak, dzięki królu Neptunie. Powodzenia! Jestem syrenką, która dostała nogi. Ale tylko na jeden dzień, mała syrenko, więc korzystaj. Okej, skorzystam. Mewy, możecie się przesunąć? Syrenka chciałaby przejść. Tato, mógłbyś... A, no tak. Tata został tam. No to...
Podstępna falo! Zmyła ślady stóp mojej mamy! Małżyk! Ten małżyk wyszedł na siusiu! O, hej mały! Dokąd się wybierasz, skorupiaku? Szczepu, szczepu! Jestem syrenką z krabimi nogami! Dokąd ty idziesz, szczepku? Dobra, to na razie! O, pomarańczowa plamka jest już coraz większa. Mama, musisz zobaczyć te muszle. Oj, chyba nie słyszy. Muszę być bliżej. Nadchodzę. Jestem syrenką, która dostała nogi. Stary zamek. Ciekawe, do kogo należy. Może to tu mieszkają inne syrenki. No, cześć. Możesz się przesunąć? Idę pokazać muszle mojej mamie. Może jednak zawrócę? W sumie to już mnie zmęczyła ta wędrówka. O, ta niebieska plamka to tatuś. Nie mogę zawrócić i nie mogę iść naprzód. Co ja mam teraz zrobić? Ślady mamy! Mała syrenka musi być odważna. Jestem syrenką, która dostała nogi, ale tylko na jeden dzień. Dzięki, że ustąpiłeś mi z drogi, pelikanie. Samiutka przeszłaś całą tę drogę? Tak! Jestem syrenką, która dostała nogi! Przeszłaś obok meduzy? Tak! No i pelikana! No i widziałam całe stado krabów! Ty moja gwiazdko! Posłuchaj tego! Jak ja kocham chodzić sama. O tak? A dlaczego? No nie wiem. Po prostu lubię. Ale teraz też jest fajnie. Już jest! Hurra, mufilka przyszła! Mamo, pamiętasz, co obiecałaś? Tak, pamiętam. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, ponieważ nocuje u nas mufinka, więc możecie położyć się spać trochę później. Hurra! Trochę później! Mufinko, możemy dzisiaj... Wiesz, że kokosy mają w sobie wodę? Ło, co ci się stało, Mufinko? Ojejciu, ktoś tu nie miał poobiedniej drzemki. Ja jestem lamą! Idu, dado! Niam, 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 niam! Czy ja się nie przesłyszałam? Tytuł tego odcinka Blue to nocowanka. Ale z ciebie słodki, różowy stoperek. O co jej chodzi, wujku Prążku? Pamiętacie, jak byłyście mniejsze i ucinałyście sobie drzemkę w ciągu dnia? Tak. I jak podrosłyście, to już nie musiałyście drzemać, tak było? Tak, teraz śpimy tylko raz. Tak, w nocy. Bo wiecie, Mufinka właśnie teraz przestawia się na to, żeby już nie spać w ciągu dnia. O! Au! Stop, tatek.
No dobra, Mufinko, pójdziesz wcześniej spać. Hej, nie! My dziś kładziemy się późno. A, no wiecie, pora na mnie. Cześć, Mufinko! Au! Kokosy! Mamo, obiecałaś, że położymy się dziś później. Wiem, moje misie, ale musimy zmienić nasze plany, ponieważ Mufinka nie miała drzemki. Przecież obiecałaś! Jedna zabawa, potem spanie. Nadmuchiwana gitarka! O, mam pomysł! To będzie bardzo długa zabawa i położymy się dopiero, jak ją skończymy. Tak! Subcio! Okej, jedna zabawa i spanie. Świetnie. A jaka zabawa? Restaurację! Więc mężu i spinko, pójdziemy sobie na powolną kolację do restauracji? No jasne, skarbie. Dobry wieczór. Witamy w naszej restauracji znanej z szybciutkiej obsługi. A dla ilu osób stoliczek? Dla trzech. Oczywiście. Raz, dwa. Widzę tylko dwie. Obudź się, spinko! Nazywam się Bubu Babu. Bubu Babu musi do łóżeczka. A nie, wcale nie. Ona kocha roślinki. Nie, czerpie! Roślin! Weź się ogarnij, spinko! Już jesteśmy. Ciu-ciu! Przystanek muzeum! Spinka, jesteśmy w restauracji. Oto karty dań. Dzięki, tylko ostrzegam, że będziemy bardzo długo się namyślać. Nie będziecie. Nie mogę się zdecydować, skarbie. Wiesz, że kokosy mają w sobie wodę? Puszczaj go! Co ty wyrabiasz? Moja restauracja! To nie jest koniec zabawy! Blue! Chyba jednak pójdziemy sobie na frytki. Chodźmy, moi mili! Frytki! Frytki! Pyszne fryteczki! O, dobry wieczór! Życzę pani sobie... Hej! Frytki! Ojojoj, okej, okej. Droga pani, proszę nie trząść budką. Trzy razy frytki, proszę. Nie śpieszy się nam. Pani koleżanka słania się na nogach. Nie, nic to nie jest. Dobra, to $4 od państwa. A, jak zapłacimy, to będzie po zabawie. To jaki jest plan, skarbie? Już wiem! Biegnij, spinko! Okej! Hej, stać! Płacić! Jeszcze nie koniec zabawy! Wspaniale, skarbie! Policja! Czy to pan dzwonił na policję? Tak, nie zapłaciła mi! Stać! Policja! Pędź, flamingo, pędź! O, Mufinko, ty się naprawdę słaniasz! Stać! Z panem się już pożegnam. Niech pani ją zabiera i osądzi. A wy słuchajcie, jak koleżanka kupuje frytki, to musi za nie zapłacić. Tak jest, pani policjantko. Sorki, pani policjantko. Dobra, dziewczynki, do łóżek. Ojej, to nie fair. Miałyśmy się bawić do późna. Bąblu, ale jest późno. Spójrz, już 8. Jest bardzo późno! Hurra! Nie ma hura, dzieci. Wasza kuzynka nie miała drzemki i powinniście były się o nią zatroszczyć. Mufinka już dawno powinna spać. Spójrzcie na nią. Policja! Spinka! Wracaj! Ta zabawa już się skończyła, dziewczynki. Już pędzę, flamingo! Nic nie jest, Mufinko? Mufinka, królowa flamingo! Blue, to nie koniec naszej zabawy. Położmy się spać jeszcze później. Nie, Bingo, zróbmy inaczej. Ach, Spinko, spójrz, policjantka tu biegnie. Szybko za mną. Nie dogonisz nas, policjantko. Dzieci. Już ja wam pokażę. Schowaj się tutaj, Spinko. Okej, Blue. Tutaj nigdy cię nie znajdzie. Dzięki, Blue. A teraz cichutko. Sprawdzimy, czy jest bezpiecznie. O! Dobra robota, Blue. Dzień dobry, Blue. Ach,
Nie wyspałam się. Może za późno się wczoraj położyłaś? Tak, to pewnie dlatego. Blu. Tak, Mufinko? Czemu jakiś flamink śpi sobie w moim śpiworze? Długo by opowiadać. Blu, nie mów z pełnymi ustami. Plecy prosto. Nie garb się. Nabierz manier. Czy nabrałam manier? Bingo! Mamo, czemu maniery są takie ważne? Bo nie jesteśmy zwierzętami. Mnie tam rybka, o ile zjecie warzywa. Ej, 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 łokcie ze stołu, kochaniutka. Oho. Okropne maniery, co nie? Blu, weź to. To jest taki magiczny szparak. A co on robi? Może przemienić psa w dowolnie wybrane zwierzę. Nie żartujesz? Nie żartuję. Hej, nie bawimy się jedzeniem, Blu. Osioł! I-o! To działa! I-o! I-o! Zaczaruj mnie! No dobra. Żyrafa! Nie, nie, ja chcę być prosiakiem. Prosiak! Quick, 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 quick. No widzisz, jak ci pomogłam? A teraz chciałabym, żebyś zrobiła coś dla mnie. Kura! Tytuł tego odcinka, Blu, to szparak. Quick, 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 quick. A teraz słoń! Quick, 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 mój szparaguś. Quick, 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 quick. Koza! Proszę, cieszcie się wolnością zwierzątka. Ogłaszam absolutny brak zasad. Proszę, Kubingo, nie rób tu chewiku. Chodź tutaj, ty wierci pięto. Puszczaj mnie! Surykatka! Hej, hej! Nie wypada tak kogoś łapać i nim huśtać. Hej, hej! Przygopola! Myszka! Nie można gryźć cudzych zabawek. Bardzo nieładnie. Kwik, 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 kwik. Co za udręka? Może przemienię was w troszkę spokojniejsze zwierzęta. Pawie. Tak to mi się podoba. Ej, gdzie twoje maniery, napuszony pawiu? No dobra, sam się prosiłeś. Lwice! Już nie będziesz tak szpanował. Nie! Nie uciekajcie! Gdzie te zwierzęta? Widzę cię, morsie! Ale gdzie się podziały lwy? Pewnej niedzieli łaziłem sobie wzdłuż pięknej rzeki, aż nagle to... O! Co to było? Czy to ty, Lucky? Aj tam, to pewnie nic takiego. Oj, droga sąsiadko! Nie wiem, czy mi się to podoba! Papuga! Królik! Polach te krakersa! Wracać mi do domu, ale już! Sorki, tato Lakiego! Nie ma sprawy, Blu. Nie byłem wystarczająco czujny. No dalej, uparciuchy! Mam dosyć. Musicie się nauczyć dobrych manier. Tato Morsie, nie wolno ci tak robić. Pierwsza maniera to... Polach te krakersa! Nie mów nic, kiedy mówi już ktoś inny. Druga maniera to... Ej! Robak! Nie ma uciekania z lekcji o manierach. Teraz trzecia maniera. Nigdy nie strasz swoich sąsiadów. To jest bardzo ważna maniera. Hej, gdzie się podział tato Mors? Nie! Czwarta maniera. Dywanik to nie jest toaleta. Co za gościu? Beznadzieja! Chyba z powrotem przemienię was w psy. Tylko gdzie jest mój szparak? Polach te krakersa. Nie! Tylko nie to! Mój szparak przepadł na dobre! Polach te więcej szparagów. Czekajcie, mam pomysł! No dobrze.
dobrze, ptaszku Bingo. Pożarłeś magicznego szparaga. To już się nie odstanie. Ale może jeśli powiesz teraz piesek, wszyscy staną się znowu pieskami? Ba! Powiedz proszę, Pola chce pieseczka. Ładnie proszę. Pola chce krakerca. Nie no, Pola chce pieseczka. A! Ręce przy sobie, tato Morsie. No dawaj, ptaszku Bingo. Pola chce pieseczka. No proszę, ptaszku Bingo. Utrzymać takiego morsa przy stole to nie lada wyzwanie. Pola chce pie. Tak, tak. Dinozaura. Bingo, nie. Pieska. Piseczka! Huh? Hurra! Udało ci się, ptaszku Bingo! A! Co my robimy? Jemy sobie kolację, pamiętasz? A, no tak, kolacja. No dobra, cóż, ale zjedz wszystkie. Wszystkie warzywka zjedzone, ojcze. Pozwolę sobie odejść od stołu, aby posprzątać w kuchni. Buziaczki! No nie no, to ja rozumiem. A! Bam, bam, bam. Bingo! Bam, co bam, ja bam, mówiłem? Bam, bam, użyj widelca i... Kura! Wersja polska SDI Media Polska. Reżyseria Janusz Dąbrowski. Dialogi Hanna Malarowska. Udział wzięli Antonina Żbikowska, Tomasz Błasiak, Cecylia Onil, Joanna Pach-Żbikowska, Julia Kołakowska-Bytner, Katarzyna Kozak, Matylda...